Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w ogóle odpowiada. No co się zębami, bo ja nie sprawdziłam. Nie, a ja? Nie. Dzisiaj odpowiemy na wasze pytania, które możecie nam wysyłać na naszego e-maila. E-mail. Jak jest e-mail? W ogóle Poland pisany razem. Jak co? Jak stokrotka. Małpa to jest to A, takie zakrętane. Tak, nie wiem dlaczego jest małpa, jakby naprawdę ludzie ogarnijcie się. Gmail.com. Gmail. I wy tam, tak, wysyłacie pytania i my te pytania sobie zbieramy, no i sobie później na nie odpowiadamy. Tak historia. Tak w skrócie, no. Mam kolejny zestawik pytań, także zacznijmy może. Spróbujmy. Hej. Pytanie o wasz styl. W związku z tym, że nie jesteście vlogerami modowymi, rozumiem, że nie oznaczacie skąd jest ta koszulka i jakiej marki biżuteria. Natomiast jestem totalnie zauroczona waszymi stylówkami, szczególnie doborem biżuterii. I byłabym wdzięczna, gdyby na filmach był jakiś większy zoom i chwila poświęcona waszym stylizacjom, bo ciężko to wyłapać. Kupiłabym kolekcję waszej biżu. XOXO, Be Cult. Pozdrawiamy oczywiście B i pozdrawiamy oczywiście Cult. Dziękujemy za miłe słowa, sam początek. Jakoś tak się wydarzyło, po prostu przypadkiem zupełnie. Traf tak chciał, że mamy dzisiaj na sobie bardzo mało biżuterii. Ja mam tylko jeden kolczyk, który jest po prostu zwykłym srebrnym kolczykiem, basiciem. Wiecie, nie mam nic innego. Tak, prawda jest taka, że mamy teraz, nie wiem, w sensie nie chcę mówić, że tacy już jesteśmy, bo wiesz, to się zmienia z czasem, ale nie wiem, ja osobiście jakby jestem teraz mniej biżuteriowy. Ja też. Jestem, w sensie, ale ja ogólnie jestem taki mniej wygląd powierzchowny chyba. No bo też nie chcę mi się malować, jakoś tak nie przykładam do tego jakiejś takiej specjalnej uwagi i w ogóle. Kiedyś pamiętam, że jak jeszcze mieszkaliśmy w Polsce, że były takie sytuacje, że jak siadaliśmy nagrywać i na przykład zapominałeś pierścioneczków. To trzeba było przerwać. I trzeba było przerwać program, bo Madamuś musiał iść po pierścioneczki. Tak, tak było. Tak było, a teraz też nie masz jako coś. Ale nie wiem, to nie znaczy, że nie ma jakiegoś konkretnego chyba powodu, albo nie znaczy, że się kiedyś, nie wiem, nie zmieni czy coś. Nie jesteśmy blogerkami modowymi. To prawda. Ja w ogóle, chyba w ogóle nie jesteśmy blogerkami, nie wiem czym my jesteśmy. Błaznami, ja nazywam nas błaznami. Tak, a jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, w których chodzimy, czy jakieś takie biżuterie, no to nie wiem, wydaje mi się, że chyba najlepiej obserwować nasze prywatne konta na Instagramie. Tam ewentualnie czasami coś udostępnimy, bo no jakby wpadają czasami do nas jakieś pytania. Ja nigdy nie udostępniam marek. Chyba, że to jest jakaś marka, którą polecam, bo jest jakiś, nie wiem, młodzi artyści coś robią super, tak, albo coś takiego. No ja na przykład jakiś czas temu poleciłem tę markę, z której mam na przykład tę koszulkę. Czyli prywatne Instagramy, ponieważ nikt nam nie płaci za reklamę na całą Polskę. No ale jeśli będzie chciał zapłacić, feel free. Hola gatitos! Hola! Przez całe swoje żyćko sens powiek, oprócz miliarda innych mniej lub bardziej błahych rzeczy, spędza mi pytanie, czy ktoś widział dziób dziuba? Jak wygląda dziób dziób? Próbowałam doszukać się informacji na temat tego gatunku w encyklopediach, atlasach i innych mądrych rzeczach, ale na próżno. Zatem zwracam się z pytaniem do dwóch potężnych wyroczni. Od spraw wszelkich i żadnych. Co z tym dziób dziubem? Czy to fruwa, czy lata, czy madzioba, czy dziób? Proszę o pomoc i wybawienie mnie z tej męki niepewności. Pozdrawiam, Asia z Krakowa, która po waszej ostatniej imprezie nie mogła mówić przez cały następny dzień i wydobywała z różnych części ciała brokat. Proszę o pozdrowionka dla mojego pieska i kotka, bo je kocham, mimo że też nie wiedzą, co z tym dziób dziubem. Wysłane nie z iPhone'a. Dużo jest tutaj informacji. Na początku pozdrawiamy Asia, pozdrawiamy Krakowa, pozdrawiamy pieska, pozdrawiamy kotka. Musimy zabrać głos tej ważnej sprawie. Ja nie wiem, o co chodzi ogólnie z dziubdziubem, nie wiem, co to jest i kto to jest, ale jak usłyszałem ten wyraz, to słowo, pierwsze, co mi się skojarzyło, to ten filmik Britney Spears. Tak. Ale ona jest wtedy Woody Woodpecker. Ale to nie jest to samo? Nie. No to nie wiem, to ty mi wytłumacz. Ja nie wiem, kim jest dziubdziub, mówiąc szczerze. Znam tylko tą jakby przyśpiewkę o dziubdziubie. Ale jak myślę dziubdziub, to mam przed oczyma żółtego ptaka z ulicy Zamkowej, wiesz którego? No. Który jest nie żółty, tylko fioletowy. Okay. I ma na twarzy jeszcze większy dziób, taki szerszy w stylu takiej kaczki. To nie istnieje.
Tylko na ty sobie tak to na pewno istnieje w mojej głowie, ale nie wiem, czy gdzieś indziej istnieje. Okej, no to dla mnie to tak właśnie ten Woody bardziej dziób-dziubem jest. Ale my musimy odpowiedzieć. Jak wygląda dziób-dziub? Kto widział dziób-dziuba, jak wygląda dziób-dziub? No to ja powiedziałem, jak wygląda dziób-dziub. No to ja też właściwie powiedziałem. Nie, nie powiedziałeś, powiedziałeś, że Britney Spears go udaje, więc to nie jest powiedzenie, jak wygląda dziób-dziub. No to właśnie wtedy tak wygląda. No mam przejść spać. Witam serdecznie, Grażynki. Witamy. Witamy. Bożenka. Jako niewolnik dzisiejszej technologii i ja przepadłam na platformie zwanej TikTokiem. Każdego dnia oglądając wspomnianą platformę wyskakuje mi co najmniej kilkanaście filmików związanych z tak zwanym gender reveal. Swoją drogą nie wiem, czy to jakieś aluzje, czy co, czyli dowiedzeniem się, jakiej płci jest dziecko noszone w brzuchu pewnie jakiejś kobiety. I tu pojawia się pytanie, które zawsze mnie wtedy nurtuje i nie może przestać. Skoro rodzice, najbliższa zaproszona rodzina i przyjaciele są w szoku za każdym razem, jak wybucha różowe lub niebieskie konfetti, to kto wkłada do balonu odpowiedni kolor konfetti? Kto napełnia babeczki różowym albo niebieskim kremem? Czy robi to pani albo pan ginekolog? Czy kosmici? Kto wie jako pierwsze? Potrzebuję tej wiedzy natychmiast, a jako nieomylne diwy, będące na tym świecie 4000 lat jak słynny Edith, z pewnością znacie odpowiedź na to pytanie. Przyślijcie troszkę słoneczka z Barcelony, ja przysyłam buziaki z deszczowej Polski, Klaudię z Wrocław. Pozdrawiamy Klaudię i pozdrawiamy Wrocław. Pozdrawiamy. Przesyłamy słoneczko. Słoneczko przesyłamy. Ja już to rozkminiłam, że to plemniki. Tak, że one po prostu, ich jest dużo, pamiętacie o tym, prawda? I że jeden jakby jest płodem, później się zmienia, ewoluuje. To jest dziecko od samego poczęcia. Tak, nienarodzone. I reszta, jak jest już takie, nie ma co roboty. Już jakby zabrałeś nam pracy, co mamy robić? I wtedy ten, co tam się mu udało, mówi, to jest dziewczynka. I one wtedy wychodzą, jakby z kobiety, wychodzą i one biegną wtedy i ogarniają te wszystkie sprawy. To jest mega przecież dużo roboty. Wiecie, ile babeczek trzeba zrobić na takie Insta czy tam TikTokowe party? One to takie malutkie! W sensie ja nie poświęcałem jakoś specjalnie dużo myśli temu tematowi, no ale jednak przeszło mi to kiedyś przez głowę, no bo rzeczywiście to jest takie, no kto za tym stoi. Ja wstępnie skłaniałem się do ginekologa, ale nie wiem właściwie, czy on bądź ona ma tyle czasu i chęci. Mała ginekolog na pewno by to ogarnęła. Nie, na pewno, tylko musiałaby to jest się napić tego syropu z wodą. Tak. Ja teraz już myślę, wiecie, ja już przeżyłem trochę w tym świecie i wiem, jak on funkcjonuje, więc ja bym się po prostu nie zdziwił, jakby, no to byli rodzice, no. Przestań tak gadać, przecież oni nie wiedzą. No nie wiem. Przecież to wszystko, co tam się dzieje na tym TikToku, to jest prawdziwe. Prawdziwe. No. Buendia. Mam kilka pytań. Po pierwsze, chciałbym dowiedzieć się, kto ustalił kolejność liter w alfabecie, kiedy to się wydarzyło i dlaczego od tak to przyjęliśmy, czy nikt z tego nie podważa? No dobra, to może pierwsze pytanie. A bo jest kilka? No właśnie tutaj jest, było po pierwsze, ale już nie ma po drugie, także... później będziemy rozliczać tę osobę z tego, ale to... Ale jak to nie pozdrowimy? No ale to po kolei, no... Pytanie... No nie wiem, no komplikuję. Tak, no dobra, no to jest później... Pozdrawiam serdecznie Bartosz z miasta Kota Gacka. Czyli z Szczecina. Pozdrawiamy Bartosz, pozdrawiamy miasta, pozdrawiamy Kota i pozdrawiamy Gacka. No dobra, no to muszę teraz po skryptu może zrobić. Prosiliście o update'y o Gacku, a więc no. Ostatnio o Gacku napisano w Washington Post i dostał nowy super luksusowy domek. A fajny domek. Gacek. Widzę rękę tej osoby. Czyli on ma jakby dwa domki trochę, taki domek zimowy i letni. Tak, Gacek. Gacek wygląda na takiego utytanego tylko. No wiem, tam były jakieś... frytki mu rzucają cały czas. No wiem, tam były jakieś problemy, ale ponoć tam ktoś się tym zajął, także jest chyba happy end. No dobra, ale musimy dotrzeć do tego alfabetu. Kto ułożył te litery? Bo ja wiem. Na przykład. Ja nie chcę tutaj mówić, nie twierdzę, że jestem jakimś anarchistą, ale jest wiele rzeczy ustalonych w tym aktualnym świecie przez kogoś, nie wiadomo dlaczego, i wszyscy oczekują, że będziemy temu podporządkowani, po prostu nie zadając pytań. Czyli jesteś Tomasz Karolak, anarchia. Anarchia! No właśnie nie, ale z drugiej strony, no dlaczego tak jest? Ja ci powiem dlaczego. No to powiedz mi. Bo jest taka piosenka, pewnie ją znacie, jak się uczyłyście angielskiego w szkole. Znacie angielski. ABC. ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i tak dalej. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tak, ta piosenka została napisana przez Jacka Cygana.
oczywiście, jakby obvious, to on jakby... Odpowiada za to? Tak, to on jakby rozpoczął ten trend, że te literki są tak ułożone. Możecie się nawet zapytać swoich prababci małp i one wam powiedzą, że tak nie było. Bo to Jacek Sygan rozpoczął wszystko. A ja coś słyszałem o takich greckich literach jakichś, no że jest przecież, jakiś alfa, to coś jest tam. Przecież, błagam cię, to są jakieś fake newsy wszystko. Tylko właśnie wydaje mi się, że alfa jest pierwsza, a omega jest ostatnia. A jeżeli omega jest ostatnia, no to nie jest to Z. Więc też to jest no to spokojcie, że to są fake newsy, jakieś boty. To było tak jak z karierą Natalii Janoszek. Że z Bollywood? Tak, tak. Cześć, słodkie, poczuł się. Cześć. Nurtuje mnie jednak kwestia, mianowicie. Dlaczego starsze babcie często farbują włosy na fioletowo lub różowo? Czy jest to oznaka przynależności do jakiejś społeczności? A może w taki sposób chcą tylko dodać więcej koloru swojemu życiu? Pozdrawiam najserdeczniej, Aleksandra z Rzeszowa. Pozdrawiamy Aleksandra i pozdrawiamy oczywiście Rzeszowa. Szczerze, ja uważam, że za mało. Za mało starszych pań ma już teraz fioletowe włosy. Według mnie, jak ja byłem małym dzieckiem, to więcej tego było. Mhm. Nie wiem, być może to wynika z tego, że są lepsze farby do włosów, ale ja bym nie szedł w tym kierunku. Mhm. Ja bym szedł w tym kierunku, że po prostu no, wszystko się tak unifikuje, następuje unifikacja wszystkiego, wszystko się staje takie samo i mi się to bardzo nie podoba, bo wszyscy będziemy wyglądać jak po prostu z wybiegu tej Yeezy, czy jak to tam, czyli wszyscy na beżowo i w dresach. Tak? Mm-hmm. Jak ktoś lubi, to okej, okay, ale według mnie warto też doceniać osoby, które mają coś innego do zaproponowania. Mm-hmm. Nie znaczy, że lepszego, ale po prostu innego. I na przykład ostatnio, jak szliśmy miastem, miastem, widziałem panią taką w wieku, nie wiem, 70+, która sobie szła z wózeczkiem zakupowym i włosy miała wściekle różowe. Tak. I spojrzałem się na nią, spojrzała się na mnie, zrobiłem takie ale zrobiłem i to było miłe. Tak, ja ogólnie jestem wielkim fanem starszych ludzi z włosami jakoś tak dziwnie, czyli kolorowo pomalowanymi. Szczerze mówiąc, chyba nie widziałem na ulicy nigdy żadnego starszego mężczyzny z takimi włosami, ale no na pewno widzieliśmy jakieś panie. Tak. I ja zawsze jakby zwracają swoją uwagę i bardzo pozytywne wibracje u mnie budują. Czemu kiedyś było tego więcej? Mhm. Znaczy mi się wydaje, bo ja nie jestem fryzjerem, nie jestem fryzjerologiem ani włosologiem, ale wydaje mi się, że one chyba jakby podkoloryzowywały sobie te włosy tymi szamponetkami takimi do blond włosów. Tak, tak mi się wydaje. Bo jak masz blond włosy, to używasz tych takich szamponów fioletowych, aby ten żółty zmyć. Tak, tak, ten ciepły. Więc wydaje mi się, że jak po prostu sobie umyjesz włosy siwe tym fioletowym szamponem, no to daje ci taki trochę delikatną poświatę fioletu, nie? Nie wiem, ale ja to bardzo lubiłam i chciałbym, żeby było tego więcej. W sensie wydaje mi się, że to po prostu było proste, tanie i łatwe do załatwienia w domu, a chociaż w sumie teraz to już jest, chyba wszystko można koloryzować i wszędzie wszystko jest. Wejdź w internet, wszyscy tam koloryzują. To właśnie tak to działa. Ja ogólnie zachęcam, ale z drugiej strony nikogo nie zmuszam. Nie chcę, robię to, co chcę. Cześć! Cześć. Jako, że podczas zmywania zwykle nachodzą mnie najgorsze myśli, tym razem zawędrowałam głową w towarzystwo klaunów. Od dziecka się ich boję. I tu moje pytanie. Dlaczego tylu ludzi, zarówno małych, jak i tych dużych, nawet jeśli nie oglądali wcześniej horrorów z ich udziałem, instynktownie boi się klaunów? Czy nie powinno raczej od początku czuć się do nich sympatii, skoro są tacy kolorowi i robią sztuczki? Nie uważacie, że ten zbiorowy lęk jest jakoś dziwnie podejrzany? Serdecznie pozdrawiam was, panią Katarzynę i wszystkich w ogóle maniaków, Aleks z Warszawy. Pozdrawiamy Aleks, pozdrawiamy Warszawę i myślę, że panią Katarzynę też możemy pozdrowić. No ja mam taką najprostsze rozwiązanie tej sytuacji. No. Przynajmniej ja to tak rozumiem, wzbudza niepokój to, czego do końca nie widać. Mm-hmm. Tak samo jak ciemność może wzbudzać niepokój, jakieś dziwne odgłosy w ciemności, duchy w szafie, wiecie, jakieś tam demony. Tak samo ktoś, kto ma namalowaną twarz, uśmiech zwłaszcza, szeroki, taki mając ci powiedzieć, że jak bardzo jest szczęśliwy, no ale tak naprawdę zapala się taka... Czy naprawdę jesteś szczęśliwy? Czy tylko udajesz, że jesteś szczęśliwy po to, trzeba żeby mi poderznąć gardło? Trzeba by z jakimś klaunem porozmawiać po prostu. Ja nigdy w życiu nie będę rozmawiał z klaunem, jakby, sorry.
Znaczy, mnie jakoś nie przerażają klauny, ale też z drugiej strony nigdy nie czułem jakiejś żadnej emocji. Nie było to dla mnie też jakoś takie ekscytujące, ani, nie wiem, zabawne specjalnie. Podpisuję się pod tym, że rzeczywiście, no, bo jakby, no, mamy jakąś osobę pod makijażem, czy tak samo to jest, jeżeli jest jakaś osoba przebrana. W masce, czy, tak czy na przykład, wiecie, jak czasami chodzą po jakichś dużych miastach i właśnie zaczepiają, że czy zdjęcie chcesz sobie z nimi zrobić, czy coś. Ja czuję jakiś taki niepokój, no bo... Nie wiadomo, kto tam jest tak naprawdę, a może to nie jest człowiek, może to jest reptilianin. Tak, naprawdę. Może to jest jakiś przybysz z kosmosu, który chce po prostu... To zrobić. No, po prostu naszą duszę skonsumować. Skąd mamy wiedzieć, jak jest? Hej! Hej! Zastanawiam się, czemu zmarłe osoby nie są uchowane w pionie. Zaoszczędziłoby to sporo miejsca na cmentarzu. Halena z Bydgoszczy. Pozdrawiamy Halena, pozdrawiamy Bydgoszczy. To jest dobre pytanie. W pionie. W pionie, no bo są jakby leżą, tak? Czyli że trzeba by po prostu głębsze doły robić. Głębsze doły i takie pionowe trumny. Jeśli ktoś na taki tradycyjny... No, czyli można po prostu, czyli można, nie trzeba robić pionowej trumny, tylko można po prostu ją ustawić pionowo. Znaczy, wiecie co? No tak, ale może być otwór z góry na przykład. Bądźmy szczerzy. A, tak, że po prostu się wrzuca. Mi się wydaje, że to jest związane z tym, że tutaj u nas w regionie, w sensie europejskim, jest jakby większość chrześcijańska i że oni idą jakby na ten, pamiętajcie, co oni gadają wtedy, że wieczny odpoczynek, racz mi dać, panie, i że to jest odpoczynek, więc oni po prostu leżą. A, leżysz sobie. No, leżysz, tak mi się sobie wydaje. A jakbyś miał stać tak samo wieczność. No, mi się wydaje, że o to może chodzić. Co do miejsca, wielkości miejsca, to nie znaczy wcale piąty poziom, myślę. Ja myślę ogólnie, że ludzie lubią za dużo miejsca sobie przyswajać i jakby tak, nie wiem, brać pod siebie. No, tak, dokładnie trochę, są. Tak, nawet po śmierci, nawet jak już ich nie ma, to i tak po prostu biorą tyle od siebie tego. Jak wejdziesz na jakiś cmentarz, to po prostu to nawet nie jest kawałek ziemi, tylko jeszcze na tym ci walną po prostu jakąś wielką kopułę kamienną, tak. jakieś posągi i nie wiadomo, i jeszcze jest przestrzeń do następnego grobu, a jakby gdzie to wszystko pomieścić, po co? Dobra. Tutaj na przykład, jak mamy w Barcelonie taki wielki cmentarz, to na początku, jak oni zaczęli, nie wiem, kiedyś tam, no to rzeczywiście tak samo robili jak w Polsce, tak, że po prostu jest miejsce, ale później te następne już kolejne osoby, jeżeli chcą tam się dostać jeszcze, to one już są jakby tak wsuwane w takie dziury, jakby szuflady. O, tak, szuflady. Takie szuflady w takiej wielkiej jakby komorze i po prostu te szuflady są nad sobą, że na przykład jakaś osoba jest, o tam, wszedłeś ją obejrzeć i w sensie do niej i po prostu jesteś w pobliżu jej, tak? Tak. No ale tak naprawdę zawsze jesteś w pobliżu jej, bo jakby jest zakopana ileś tam pod ziemią, no to jakby też nie jesteś z nią, nie dotykasz jej czy coś. A znowu, pamiętam, chyba byliśmy w Grecji, no. że oni, jak byliśmy na Zakynthos, czy gdzieś tam byliśmy i oni mieli jakiś zwyczaj, że po jakimś czasie, jak już to, nie wiem, to mięso chyba i to wszystko znikło, to oni wykopywali te kości i jakoś chowali je w jakieś urny, czy jakieś słoiki, coś tam. Nie pamiętam, nie wiem. Ja ogólnie jestem zdania, że to jest wszystko zbędne. Kiedyś opowiadaliśmy o tym chyba w pierwszym naszym podcaście ever, w pierwszym odcinku, i moje zdanie się od tamtego przez te lata nie zmieniło. Ja już nie pamiętam tamtego... Był na temat śmierci. Pamiętam temat, ale nie pamiętam, co gadałem. No ja gadałem, że ogólnie mnie to nie obchodzi, co będzie ze mną po śmierci. Bo nie będę istniał. Tak, no wiadomo. I żeby po prostu to zminimalizować jak najbardziej. Mm-hmm. Albo gdzieś, nie wiem, rozpuścić. Najlepiej by było spalić, to po prostu rozrzucić. Tak jakby jako ten nawóz taki, nie? Tak, nawóz dla drzewek na to przykład. To też brzmi nieźle, akurat to brzmi nieźle, no. Cześć kochani, cześć! Dlaczego książę z bajki o Kopciuszku próbował odnaleźć tą bidulę po pantofelku zamiast po twarzy? W końcu tańczyli kilka godzin aż do północy, a on zapomniał, jak ona wygląda? Czy to jest kwestia makijażu? SOS. Dlaczego ona, bidulka, marzyła o takim frajerze? Zacieram pięty z radości na myśl, że mi odpowiecie na to nurtujące mnie pytanie. Pozdrawiam. Bez odbioru. Pozdrawiamy cię osobo. Nie podpisałaś się, ale pozdrawiamy cię. Zacierająca pięty. I wysyłająca nam SOS. Ja mam pewną teorię. Ja też. Ale ponieważ był to... Pomidorki. Ponieważ był to bal i książę, jakby wiecie, jak to jest z tymi bogatymi dzieciakami, one po prostu mają ci po prostu nałogowo, cały czas. On po prostu był nieźle zrobiony. I tańczył po prostu, ona się zakochała, bo tak to jest. Widzisz jakiegoś po prostu bad boya, dzianego jeszcze, wiecie, wypacykowany i tak dalej. No to ma każdy prawo się zauroczyć w takiej osobie. A on po prostu, no sorry, Kopciuszku, ale nie potraktował cię najlepiej. I po prostu był w takim stanie, że jak się obudził następnego dnia i był taki, kim ona była? Wiem tylko, że było fajnie. I znalazł tylko buta, no to jakby idzie za tym butem na trop.
To jest moja teoria. Ja myślę, że może po prostu miał słabą pamięć do twarzy, co w żaden sposób oczywiście tego nie usprawiedliwia, no bo rzeczywiście chyba chwilę tam potańczyli. I jest rzeczywiście to dziwne, ale ja mam obawę, że on po prostu miał słabość do butów. A że był jakimś tym fetisz. Że mógł to być jakiś fetisz, no bo jednak on z tym butem tak łaził i był taki bardzo, wiesz... Wąchał go na pewno. No to no ewidentne to było trochę. Tak, powiedzmy sobie to wprost, nie rozmawiało się o tym kiedyś, bo kiedyś to... To było tabu. To było tabu. Lorin śpiewała. To tak, to właśnie. Ale teraz już myślę, że jesteśmy w tym wieku, że możemy po prostu to poruszyć i no powiedzmy sobie szczerze, no, no takie po prostu... Książę był fetyszystą, Podobno. Cześć. 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 Od wielu lat nurtuje mnie i jedno pytanie. Tylko jedno. Czy stolica to samica stolca? Życzę dużo obfitości. Rzepę z Czechy sent from my iPhone. Pozdrawiamy Rzepę, pozdrawiamy Czechy. To jest bardzo dobre pytanie, Rzepo. W sensie ja jestem przekonany na 1000000%, że kiedyś ten temat był poruszany i wydaje mi się, że nawet w ogóle odpowiada w którymś odcinku. Naprawdę? W sensie to nie było pytanie od kogoś dotyczące tego, ale ja pamiętam, że mówiłem, że jaki związek stolica ma ze stolcem. Coś mi się tak... Coś było, tak, coś mi tak ale my tego nie rozwijaliśmy w żaden sposób. No to może czas właśnie, że dla Rzepy to rozwinąć. Znaczy totalnie ma to sens. Totalnie ma to sens. Że stolica jest samicą stolca. A wiecie o co chodzi? Ten Czaskowski, jak gówno do Wisły. Tak było. Tak no, było. Poszło, no, tyle tego pamiętacie, poszło. Było w wiadomościach TVP. Poszło. Było. Więc jak dla mnie wszystko się łączy, wszystkie tutaj klocki za przeproszeniem. No Warszawa, samica. Tak, stolica, stolca, stolca w Wiśle. To wszystko ma sens, naprawdę. To wszystko ma sens. Nie jestem... Trochę jesteś. Trochę jestem słowologiem, ale bardziej jestem... A myślałem, że powiesz kupologiem. Nie, takim bardziej jestem twórcą, tak, słów. A jeżeli już jakieś słowa istnieją, no to ja nie znam do końca tej genezy, przynajmniej nie zawsze. Mhm. I nie wiem do końca, jak jest to uwarunkowane stolica, ta, to słowo, i kto na to wpadł i dlaczego. Ale no, słuchajcie, coś mi tu śmierdzi. Cześć chłopaki! Cześć. Cześć. Przeglądając dziś Facebooka, i tu jest data podana nawet, 16 kwietnia 2023, zobaczyłam taki post, screen załącznik. Bo zaraz zobaczymy. Dobra. I stwierdziłam, że może nie kolejna Kupa Gate, ale temat pierwsza klasa. I ile pytań nachodzi człowieka? Teraz tak, dokończę to. Czyli może nie tylko mnie to zaintryguje. Pozdrawiam was cieplutko. Ewa z Baćkowic, wysłane z Androida. Pozdrawiamy Ewa i pozdrawiamy Baćkowic. Pozdrawiamy. Teraz może tak, zobaczmy Zdjęcie. Screen i później odpowiemy na pytankę. Dobra. Eleonborg, miasto w sieci. Agresywny amator erotycznych zabawek zatrzymany. Około godziny pierwszej w nocy policjanci patrolujący teren Eleonborga wylegitymowali na jednej z ulic mężczyznę, którym okazał się 43-letni Leonborczanin, poszukiwany przez sąd rejonowy w Leonborgu do odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo rozboju. Mężczyzna trafi za kratki za to, że w listopadzie ubiegłego roku w Leonborgu w trakcie zakrapianego spotkania był mieszkańca województwa zachodniopomorskiego i ukradł mu plecak z rzeczami osobistymi oraz akcesoriami erotycznymi. Dziś zatrzymany został przewieziony do zakładu karnego. I teraz pytanka. 1. Jaką minę miał policjant przyjmujący informację o zgłoszeniu? Myślę, że taką. A teraz ty musisz zrobić jakąś. Ja myślę, że miał raczej obojętną. Nie był to dla mnie jakiś kontrowersyjny news. Myślę, no ale że... z tymi zabawkami erotycznymi, że ktoś komuś ukradł zabawki erotyczne. To nie jest nic jakiegoś odkrywczego w tych czasach. Ludzie kradną sobie zabawki erotyczne. No chodzi o to, że to jest erotyczne, no robisz z tym różne rzeczy w miejscach masz intymnych. Na myśli, czyli masz na myśli tabu? Nie, nawet nie o to chodzi, że to jest prywatne. Nie to, że gumowy penis, tylko że ten gumowy penis często jest wsadzany w różne otwory, które są w twoim ciele. I że nie powinien być już inny. No, znaczy no może być tam umyty i tak dalej, no ale jak jest skradziony, no to jest takie, wiecie, jest tak ryzyko. Zapytanie się pojawia. Jest ryzyko. O to mi chodzi. Jaką minę miał ten policjant? Tak, to było pytanie. Odpowiedz, bo jest jeszcze ich kilka, a chciałbym stąd dzisiaj wyjść. Jaką minę miał złodziej po otworzeniu plecaka? O, bo złodziej mógł nie wiedzieć, nie wie, mógł nie wiedzieć, że tam są dildosy czy inne rzeczy. Po co łazić po mieście z gadżetami? Żeby z nich korzystać. Żeby z nich korzystać, po prostu powiem szczerze, że chcica czasami nachodzi w bardzo różnych, dziwnych miejscach. Po prostu trzeba sobie dawać radę. Mam nadzieję, że jakoś tutaj nie zaburzymy twojego świata i nie będziesz jakaś teraz przerażona chodzić, ale pamiętaj, że ludzie są różni. Tak, to prawda.
I ostatnie. Czy właściciel odzyskał swoje zabawki? No i jeśli tak, to co z nimi zrobi? No kochana, przede wszystkim ty powinnaś nas o tym poinformować, bo ty nam wysyłasz news z Lęborka. Ja liczę na to, że odzyska. Ja też liczę, że sprawiedliwości stanie się zadość. Ja jednak jestem, wiesz, za... Ja prawem i sprawiedliwością. Tak, że to powinno ja być również, tak jak coś. Jest. Jeżeli coś jest moje, to powinno być moje. A jeśli jest twoje, to też powinno być moje. Moje. Ja mam nadzieję, że wszystko tam jest po staremu i jest miło. Cześć! Cześć. Patrzę na moją lodówkę pełną magnesów. Rzecz jasna, 3/4 te magnesy, które dostałam od znajomych czy rodziny, czyli bądź co bądź, to ich wspomnienia, a nie moja. Moje pytanie, po co do cholery kupujemy magnesy swoim bliskim i po co niby mają je trzymać na swoich lodówkach? Żeby spojrzeć na nie rano, idąc ze spanem po mleczko do kawki w poniedziałkowy poranek i wkurzając się, że muszą zasuwać od rana do nocy, kiedy my dopiero wróciliśmy ze słonecznej Wenecji czy innej Grecji? Dlaczego kupujemy je komuś, a nie sobie? Będę wdzięczna za przemyślenie i odpowiedź. Pozdrawiam, Klaudia z Gdańska. Pozdrawiamy Klaudię, pozdrawiamy Gdańska. To jest pytanie. To jest kilka kwestii. Po pierwsze, można kupować też sobie magnesy, moi drodzy. I my na przykład kupujemy również sobie magnesy. Tak. Nie tylko swoim rodzinom. Tak. Więc na swojej lodówce mamy głównie, wydaje mi się, magnesy swoje. Wydaje mi się, że prawie wszystkie są nasze. Bo nikt nam nie kupuje magnesów. No bo też nie mamy, tak wiesz, nie mamy znajomych. Ale ja nigdy w życiu nie poprosiłem nikogo, żeby mi kupił magnes, bo ja osobiście tego nie rozumiem. Jeżeli ja komuś kupowałem magnes z rodziny, to dlatego, bo ktoś mnie wprost o to poprosił i było to dla mnie takie, no dobra, okej, zrobię to, ale no nigdy w życiu bym kogoś nie poprosił, bo jakby nie rozumiem tego jakoś do końca. Czy nie? Ale nie rozumiesz tego, ale bierzesz w tym udział, bo sam sobie kupujesz. Tak, to prawda, ale ja też nad tym się zastanawiałem i to nie było tak, kiedyś nie kupowaliśmy sobie magnesów. Nie. Ale zaczęliśmy sobie kupować magnesy i te właśnie magnesy mniej mi służą jako jakieś wspomnienia, bo to nie jest tak, że ja sobie siedzę czy stoję przy tym lodówką i patrzę. Tylko wiecie, po prostu to służy jakoś jako taka dekoracja. Zazwyczaj te lodówki są takie szare, duże, takie jako były i ja lubię po prostu, jak jest trochę więcej koloru i są jakieś takie fikuśne rzeczy, a na przykład jeszcze magnesy są o tyle fajne, że przyklejają się do tej lodówki, przyczepiają jakby. I można na przykład dzięki temu też jakieś inne rzeczy. Ale wiesz co można jeszcze? No. Że on może się przylepić do lodówki magnes, a później możesz go odkleić i w inne miejsce przylepić. To jest super i nie zostawiasz śladu. Kto to wymyślił? I tak, ale też właśnie mówię o tych innych rzeczach, że na przykład możesz do lodówki położyć taką pocztówkę czy coś takiego i jak tak ją przyłożysz, to ona spadnie, a jak ją przyłożysz magnesem, to będzie ona się nie spadnie. Tak, to jest genialne. I ja w ogóle jestem za tym, żeby jakoś tak koloryzować sobie rzeczy. Na przykład jakiś czas temu kupiliśmy sobie śmietnik. Kupiliśmy sobie śmietnik trzykomorowy, ponieważ mamy... Trzy komory w brzuchu. Nie, ponieważ segregujemy śmieci. No i ten śmietnik był taki, wiecie, nudny śmietnik. Szary po prostu, szary metalowy śmietnik. Nie miałem takiego planu od samego początku, ale w pewnym momencie wpadłem po prostu na takie fajne naklejki, jak sprzedawali. I kupiłem dużo tych naklejek i obkleiłem ten śmietnik naklejkami. I moim zdaniem wygląda teraz fajniej. To jest najważniejsze. Dzień dobry, kochane małpeczki. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam bardzo nurtujące mnie pytanie. Czy jak celebryci noszą markowe ubrania, to czy każdy celebryta ma kolegę Marka, od którego pożycza ubrania? A jak któryś z szanownych celebrytów nie zna żadnego Marka, to czy wtedy wypożyczają je z markowej wypożyczalni? Jeśli takowa wypożyczalnia istnieje, to gdzie one się mieszczą i jak działają? Pozdrawiam, Basia, wysłane z bazy Psiego Patrolu. Pozdrawiamy Basia i pozdrawiamy oczywiście bazę Psiego Patrolu. To jest bardzo dobre pytanie, kolejne zresztą. Droga Basiu, ja żadnym tutaj wielkim celebrytą nie jestem, ale zdarzało mi się występować w wypożyczonych ubraniach. Jak pracowałem w takim jednym miejscu, nie w ramach w ogóle Poland. I to było rzeczywiście tak, że jeździłem do miejsca, z którym jakby była ta jakby, może nie umowa, ale to jakby porozumienie zawarte. I tam rzeczywiście za każdym razem, jak otwierano mi drzwi, to otwierał mi za każdym razem inny mężczyzna. Ale każdy z nich miał na imię Marek. I otwierał mi drzwi i mówił, czy jestem Marek. I ja po czwartym razie byłem, no wiem, że jesteś Marek. W sensie nigdy ci nie widziałem, ale wiem, że nim jesteś. Także twoje domysły są słuszne, Basiu. Ja nigdy nie pracowałem jako jakaś taka sławna osobowość, która wypożyczała stroje, ale pracowałem jako taki, wiecie, sprzedawca jakichś ubrań, nie? Wszędzie się wypożycza ciuchy. W sensie
nie możesz sobie przyjść z ulicy i wypożyczyć ciuchu, bo nikt ci nie wypożyczy. Ja nie wiem, jak to działa właściwie. Czy no, to... Trzeba mieć na imię marek przede wszystkim. Trzeba zatrudniać marka, bo tylko oni mogą wypożyczyć ubrania. Tak, ale czy ma się jakieś licencje, jakiś dokument na to, że jest się jakąś stylistką, czy się współpracuje z jakąś konkretną agencją, czy coś? Teoretycznie tak, ale praktycznie robi się to na gębę. Bo to się robi po znajomości, nie? To jest 10 osób, które latają po całej Warszawie. Tak, i z tymi wielkimi torbami IKEA tak. niebieskimi. I jeżeli poznasz jakąś laskę, która sprzedaje gdzieś tam na imprezie i wybijesz z nią szota, to ona ci powie, padnij do mnie jutro i to tak się zaczyna i poznajesz innych. To też zależy od jakiejś gadki, nie? Więc jakby wszędzie, od jakichś H&M-ów po jakieś mega luksusowe sklepy się wypożycza ciuchy. Najgorsze jest to, najsmutniejsze, że im masz więcej pieniędzy, tym więcej osób chce ci wypożyczyć te ciuchy, tym droższe te ciuchy. Po to, żebyś udawał, że masz tyle pieniędzy, że to są twoje ciuchy. Ale często masz te pieniądze. Tak, tak, tak. Ale tylko jakby... po prostu nie musisz kupować tych ciuchów. Tak, tak, tak. Więc nie wiem, to działa, no. Nie moja planeta. Cześć. Cześć. Dlaczego podczas wchodzenia nadal jesteśmy na schodach, a nie w chodach? Dziękuję za uwagę. O nie, no Dzidzia, już mieliśmy to. I chyba ze dwa razy. Naprawdę? Tak, ty nie możesz odpuścić tym schodom po prostu. Nie możesz im odpuścić. Przestańcie nas o to pytać, bo ja nie mam, mam pamięć gołąbka i ja będę to zawsze wrzucał do tego programu. Masakra, masakra. Czyli było to już? Było na milion. Dobra, to zapraszamy do naszej playlisty ze wszystkimi odcinkami w ogóle odpowiada. Proszę obejrzeć wszystkie godziny. Gdzieś jest odpowiedź na to pytanie. I wtedy proszę dać znać tutaj. Cześć kochane. Cześć. Przychodzę z pytaniem, które męczy mnie od dłuższego czasu. Czy jeżdżenie autem w ciągu dnia, słuchając playlisty Late Night Vibes, jest legalne? Ostatnio wracając z domu rodzinnego na studia się na tym złapałam i zastanawiałam się, czy grozi mi za to jakaś kara albo mandat. A może jeśli będę słuchała tej playlisty w dzień, to za jakiś czas, dzień, zamieni się z nocą, po nocy. Pozdrawiam was, kotki i moją mamę Ewę, która jest waszą wielką fanką. XOXO, Julka z Krakowa. Pozdrawiamy Julka, pozdrawiamy Krakowa i pozdrawiamy też mamę Ewę oczywiście. Kontrowersyjnie. Mega kontrowersyjnie bym powiedział. Znaczy, według mnie Julka jest bohaterką. Jest bohaterką dlatego, że wprost, publicznie przyznała się po prostu do tego, że złamała to... Pewien taki regulamin, no taką zasadę może. Zwyczaj, tradycje. Może jeszcze nie ma tego w prawie, ale no ale chyba będzie. Po coś jest jakoś coś nazwane, żeby się tego trzymać. Tak. Ja myślę, że po prostu Julka wyrasta nam na jakąś anarchistkę. Na Karolaka. No pozdrowienia do więzienia ogólnie. Jest dużo bardzo takich rzeczy. Za które można pójść siedzieć. Za które można pójść siedzieć, więc lepiej ostrożnym być w życiu. Nie wiem, ja osobiście nie jestem jakoś przekonany do takich produktów, które mają jakąś płeć. Pamiętam, że jak mieszkaliśmy w Polsce i było dużo reklam leków. Na pewnym etapie zaczęły wjeżdżać te leki dla ona, on, nie, jakieś suplementy oczywiście, tak, nawet nie leki, tylko suplementy. Takie jakieś głupoty po prostu totalne. Ja nawet ostatnio szukałem dla mojej mamy bidonu. I są bidony damskie? Tak, i tak. I było, ale są, mają normalnie filtry. Pochwy? Nie, ale były filtry po prostu, czy kobiecy, czy męski. A męskie mają albo pochwy? Pamiętam kiedyś na przykład, jak pracowałem też w ciuchach i była dyskusja, też dużo było dyskusji na temat okularów przeciwsłonecznych. Czy są, czy mają płcie, czy powinno się je rozdzielać. Wiecie, to jest niekończące się, nie? Tak, tak, tak. To jest niekończące się. Myślę, że to zależy od tego, czy ktoś lubi tak po prostu dać się szufladkować, przez jakąś nieznaną osobę, a po prostu mieć wyjebane. Hej, hej. Mam do was bardzo ważne pytanie, które nurtuje mnie większość mojego 25-letniego życia. Nie wiem, czy wam też mama mówiła, jak byliście mali, że nie można połykać gum do rzucia, bo one się nie trawią, ale mi taka informacja została przekazana i to nie raz. I tu nadchodzi moje pytanie, co w takim razie się stało z wszystkimi tymi gumami, które połknęłam, bo muszę przyznać, że trochę mi się zdarzyło połknąć. Czy one sobie tam po prostu tak żyją? Zbudowały swoją kolonię? Czy może macie jakiś inny pomysł? Pozdrawiam cieplutko, Ula z Warszawy, ale w sumie ze Świdnicy. Pozdrawiamy Ula, pozdrawiamy Warszawę i pozdrawiamy Świdnicę. Kolonia gum. Kolonia gum. Zabrzmiało to ciekawie. Ale powiem ci szczerze, Ula, że ja też mam takie wspomnienie. Przeczytałem to, co napisałaś i miałem taki flashback, ale nie wiem, czy miałem to od mamy, że ona mi coś takiego mówiła, czy babcia, ale czy miałem to po prostu tak, że w szkole jakaś nauczycielka, czy jakiś kolega, czy koleżanka. No ja też nie pamiętam konkretnie osoby, ale słyszałem ktoś o tym, w naszych tak. życiach na pewno powiedział coś takiego. Tak. I przyznam szczerze, że na mnie to zrobiło mega wrażenie, bo ja od dziecka byłem znerwicowany i ja się bałem i nie połykałem gum w ogóle.
Nie wiem, czy kiedykolwiek połykałem gumę, ale od tamtej pory na pewno nie połykałem ani jednej gumy, bo się zwyczajnie bałam. No dobra, w sensie ja teraz chciałam powiedzieć, kto normalny połyka gumę, ale jakby... Zdarzała się taka sytuacja. Co, od razu pomyślałam sobie, co ty gadasz, nie? I jakby jestem pewien, że istniały i istnieją bez względu na wiek osoby, które po prostu to robią z premedytacją, tak. I jakby powodzenia życzę. Mi się na pewno zdarzyło, ale jakby niespecjalnie. Kilka razy w życiu kojarzę, że była taka sytuacja, że niechcący połknąłem i byłem taki ups. No i rzeczywiście, nie wiem, co się z tym stało, ale to też może z drugiej strony nie wiem, ponieważ nie robiłem jakiejś specjalnej sekcji. Sekcji zwłok nie robiłem. Sekcji zwłok nie robiłem. Mm. Myślę, że zapomniałem, szczerze mówiąc, o tym. Więc nam, sorry, ale Ula, teraz przywróciłaś tam traumę. Teraz nie wiadomo, teraz myślę, że musimy się... To co musimy zrobić? Nie możemy nawet się rozciąć i sprawdzić tego. Możemy, wszystko możemy. Mogę wszystko. Tak, pokaż, zrobię co chcę ze swoim ciałem, tak. Co mi zrobicie. Witam serdecznie. Witamy. Mam pytanie, które spędza mi fusy z kawy. Jestem dość znaną z rozbijania małżeństw celebrytom polską medią. I choć mogłabym zapytać o to karty lub swoją kryształową kulę, to postanowiłam, że jest to pytanie do was. A mianowicie, jak wiemy, Kasia Cichopek jest kurą. Zastanawiam się nad tym, czy kiedy wraz z Maciejem Kurzajewskim będą chcieli mieć dzieci, to Kasia zniesie mu jajko i czy będzie musiała je wysiadywać przez 9 miesięcy. Dziękuję i pozdrawiam. Anna Tarota stawia dla przyjaciół. Pozdrawiamy Annę, pozdrawiamy Tarotę, pozdrawiamy Stawię i pozdrawiamy przyjaciół, których nie mamy. Tylko mam takie pytanko, bo Kasia nie jest kurą, tylko kurczakiem. Kasia to kurczak. Kasia jest kurczakiem. Kasia to, ale czy to jest właściwie kurczak, kura? To jest kurczak, to jest chyba mała kura, nie? Ale to nie jest tak, że kurczak jest chłopcem, a kura jest dziewczynką? Chyba kogut jest chłopczykiem. Aha, w sumie. A czy mały kogut jest kurczakiem? Kogutkiem. Kogutkiem? I rodzi się kogutkiem? Nie wiem, to jest skomplikowane. To jest skomplikowane. Ale wracając do tematu. Kasia jest kurczakiem, on jest kurza. Kurza jest kim? Nie wiem. Znaczy ja widzę to. Naprawdę to widzę, jak Kasia Cichopek siedzi na grzędzie przez 9 miesięcy i znosi jajko. Nie. Ale ona by tak siedziała z takim, wiesz, uśmiechem, to nie wiem. Nie. Jak w tym horrorze Smile. Ja jeszcze mógłbym przyjąć do wiadomości mej, że ona zniesie jajo. Ale nie uwierzę w życiu, żeby siedziała 9 miesięcy. Ona nie byłaby w stanie siedzieć 9 miesięcy, bo ona ma tyle do robienia. Ona musi tańczyć, ona musi iść do pytania na śniadanie. Ona musi tam na jakiś wywiad, gdzieś tam musi się pokazać z tym Maciejem. To jest po prostu niemożliwe. Tak, za dużo obowiązków, to jest po prostu niemożliwe. Myślę, że najwyżej musiałaby kogoś innego zatrudnić do wysiedzenia chyba. Nie? Ale w sensie surykatkę. Surykotkę? Surykotka. Kotka do wysiedzenia kurczaka? Jaja. Nie wiem. Wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach. Świat stanął na głowie. Witajcie. 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 Nazywam się Ania i mieszkam w Holandii, aczkolwiek za niedługo wracam do Polski po 16 latach pobytu w kraju tulipanów. Cukier wanilinowy czy waniliowy? Co ludzie kupują w sklepie i czy widzą różnicę? Ile obywateli zdaje sobie sprawę, że zawsze pytają o waniliowy, a kupują wanilinowy? Dlaczego produkuje go doktor, a nie na przykład profesor czy fryzjer? Pozdrawiam Ania Tilburg, NL. Miłego weekendu. Pozdrawiamy Ania, pozdrawiamy Tilburg, pozdrawiamy NL. Jest tutaj zdjęcie rzeczywiście cukier wanilinowy. Nie, tak. Ja... Z naturalnym ekstraktem wanilii, podwójna porcja blablabla, i rzeczywiście dr Edgar. Też nie jestem w stanie teraz podać konkretnego dnia i godziny. Było coś takiego, że jakby dotarło do mnie, że po prostu całe życie byłem oszukiwany. Tak, ja też tak miałem i to było w czasach, gdy już istniał Facebook na pewno, bo pamiętam, że to było coś w stylu, ktoś stawił grafikę na Facebooku i wszyscy byli tacy Znaczy mi się wydaje, że kiedyś po prostu to było legalne, żeby oszukiwać, bo ja myślę, że w latach 90. to on był po prostu nazywany cukrem waniliowym i myślę, że na opakowaniach był napisany waniliowy. Mi się tak wydaje, ale nie mam na to dowodu. I pewnie w pewnym momencie oni stwierdzili, jak wiecie, zaczęli wprowadzać jakieś takie zmiany, udogodnienia, stwierdzili, no nie wiem, może nie powinniśmy oszukiwać tych ludzi. Ktoś był taki, no dobra, nie będzie, nie? To jest teoria. I zmienili sobie po prostu tam jedną literkę, myśląc, dobra, pewnie tak nikt nie zauważy. I przez lata nikt tego nie zauważył. Przez jakiś czas nikt tego nie zauważył, ale w końcu ktoś zauważył, ale pewnie niektórzy nadal tego nie zauważają. No dla mnie to jest jakieś po prostu szaleństwo. Dla mnie powinniśmy w ogóle pozwać. Ja myślę, że do Strasburgera powinien wyjechać do tego doktora chyba. Edgara w sensie? Nie wiem, kim on jest. Bo to jest najdziwniejsze, że mamy tutaj jakiś zarys jego głowy, ale nikt nie wie, jak wygląda. Tak, to jest bardzo dziwne, że wszyscy mu ufamy, jemy te proszki, które on sprzedaje, dealuje nimi i po prostu wiesz. Nikomu to nie przeszkadza. Tak. A co to jest ta wanilina?
wanilina właściwie. Nie ma czegoś takiego jak wanilina. No to dlaczego to się nazywa cukier wanilinowy? Bo nas oszukują. Czyli to jest jakiś wymysł, jakaś fikcja. Fikcum dyrdum to jest. Czyli to jest po prostu trochę cukru nasączonego jakimś, jakąś chemią. Żeby po prostu nas zniszczyć, no. Tak, żeby... Przejąć władzę nad nami. I tak, no i tak, to nie jest nic śmiesznego. Nie. Cześć. 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 Czy można łysego kotka typu Sphinx nazwać puszek? Pozdrawiam Ola z Olsztyna. Pozdrawiamy Ola i pozdrawiamy Olsztyna. Pozdrawiamy. Ja myślę, że to jest idealne imię. Tak, naprawdę tak myślę. Absolutnie, myślę, że to jest super imię. Super pomysł w ogóle. Dotykałeś kiedyś takiego kotka? Wydaje mi się, że nigdy nie miałem kontaktu z takim kotkiem. Ja miałem. Mega dziwny dotyk. No dotykasz skórkę. Tak, taka skórka, ona jest taka mięciutka. Mhm. Jest taka, ach, super jest ta skórka. Nie, nie miałem takiej okazji, ale wiem, że wielokrotnie zastanawialiśmy się nad goleniem rybusia. Tak, myśleliśmy. Po prostu, żeby zobaczyć, jakby co się dzieje pod spodem. Co tam się dzieje. Mhm. Ale nigdy nam się nie chciało na to. No, trochę zajęcia. Więc nie wiem, może kiedyś. Witajcie, kochane słodziaczki. Witamy. Witamy. Pragnę zadać pytanie do mega popularnego internetowego show W ogóle odpowiada. Jest to tak zastanawiająca sprawa, że już dłużej nie da się z nią chodzić, bo pojemność mojego mózgu nie jest aż tak ogromna. Mianowicie, Honorata Skarbek, ikonik polskiej sceny muzycznej, nosi nazwę na Instagramie Honka Biedronka, a przecież nazwisko zobowiązuje do posiadania nazwy Honka Skarbonka. Pomóżcie, co zrobić, jak panią pieśniarkę sprowadzić na właściwe tory. Pozdrowionko, jedzonko, Damian. PS, jestem z Pomorza, miasta paprykarza, z widokiem na Molo w Opolu, a przywitanie z początku było dla zmyłki. Wysłano z przenośnego nośnika komputerowego zasilanego energią elektryczną, czasami elektroniczną o nazwie laptop. Oj, Damian. Pozdrawiamy Damian oczywiście i Pomorza, paprykarza, Opolu i tam w ogóle wszystko. Pozdrawiam wszystko. Masz odpowiedź na to pytanie? Wiesz co, no to ma absolutnie sens. I myślę, że to powinno być zgłoszone do pani Honoraty. Ale jak to Honoraty? Przecież to ona nas okłamuje. No to złodziejowi powiesz, że kradnie, to trzeba na policję iść albo do jakiegoś prokuratora. Że ona się po prostu podszywa pod Biedronkę. Tak, ona nie jest Biedronką. Absolutnie, nie ma jeszcze ku temu żadnych przesłanek, żeby nie. miała być Biedronką. I ja myślę, że większą Biedronką ja już jestem na przykład. Tak? Bo ja kiedyś w przedszkolu na bal w Szpierańcu byłem przebrany za Biedronkę. Naprawdę? Byłem przebrany za Biedronkę. Chciałem zobaczyć. Byłem przebrany za Biedronkę, a czy Honorata była kiedyś przebrana za Biedronkę? Właśnie, nie wiemy tego. Nie wiemy tego. Może ona po prostu chciała jakby uniknąć tego skarbownictwa, żeby nie wybrzmieć, że jest jakaś taka super, wiesz, bogata. Aha, że tak. Że ma tyle skarbów. No rozumiem, nie? Może tak być, wiesz. Ona jest cwana, co ona jest kobieta. Ona jest cwaną Biedronką, bo jakby była Honka Skarbonka, to ja bym myślał, że jest dużo pieniędzy lasyka, ma na tam, pewno tak. w tej skarbonce. Nie lubimy A jak ktoś czyta Honka Biedronka, myślę, ojejku, jaka mała Biedronka. Jaka słoneczka. Co robią Biedronki? Tak, to prawda. One są takie malutkie. Tak. Ja myślę, że to jest wszystko perfidnie, tak, po zaplanowane prostu z góry. Uknute. Myślę, że to jest mega po prostu no, osoba taka, bym powiedział, wykalkulowana. Tak, jak kalkulator. Hejo! Hejo! Od niedawna dręczy mnie pytanie, dlaczego ziemski księżyc to po prostu księżyc, a księżyce innych planet mają imiona. Czy nasz księżyc nie zasługuje na własne imię? Czy można na ten temat przeprowadzić referendum w celu wybrania mu pięknego imienia? Czekam na wasze propozycje. Pozdrawiam Magda, Figa i Timon z Warszawy. Nie wysłano z iPhone'a. Pozdrawiamy Magda, Figa i Timon i Warszawy. To jest prawda? Tak. To jest prawda, że to jest niefajne, to jest niemiłe. W sensie domyślam się, że na początku po prostu został odkryty ten księżyc i się przyjęło, że to jest jedyny księżyc, no ale... Ale nawet, jakby już trochę minęło. Trochę minęło i nawet jak już ogarnęli te pozostałe księżyce, to mogli po prostu sobie dodać po prostu to jakieś referendum. Ja pamiętam, jak była głośna akcja, że oni tego Plutona wyjechali. A, tak. Tych planet i co? I jakby mogli to zrobić. Nas uczyli na początku. Że... Nas uczyli w szkole, że to planeta. Ja teraz ja nie wiem właściwie, czy to jest planeta, czy to nie jest planeta. I zrobili to, ale księżyce to już byli tacy cokolwiek, nie? W ogóle to raz polecieli tam niby, chociaż nikt tego nie widział. Błagam, tak naprawdę. Przecież Kubrick to wyreżyserował. Skoro raz tam polecieli, to dlaczego tak cały czas tam latają? No właśnie, właśnie. Dlaczego, jaki jest problem? Jak 520 pojechało raz, to jedzie cały czas. No. Ja jestem za tym, żebyście pisały i pisali w komentarzach imiona. Teraz imiona, które nadamy księżycowi. I ja jestem za tym, żebyśmy nadali księżycowi wszystkie imiona, które znajdą się w komentarzach pod tym wideo. Księżyc jest sera. To prawda akurat. Mam bardzo ważne pytanie. Która piosenka powinna być hymnem partii Mam dość Marianny Schreiber?
Mam tego dość. Znak pokoju, tutaj nawias jest. Już dosyć, świat nie jest zły. Mhm. Doda Queen. Już dosyć, świat nie jest zły. Czy pozwól żyć, i tu w nawiasie fragment, mam już dość tych okrutnych kłamstw, Gosia Ant. Pozdrawiam Maxa z Kraków. Pozdrawiamy Maxa, pozdrawiamy Kraków. Dla mnie to jest prosty wybór, Gosia. Gosia. Ja tak, bo to jest, tam jest po prostu, tam jest ta złość. Tak. Tam jest ta energia i ona po prostu mówi już koniec tym. Tak. I to tak pasuje. Ja myślę, że Marianna Schreiber powinna po prostu razem ze swoim połączyć nowym... się z Gosią. Połączyć, tak. Połączyć ciała, zszyć się. Nie wiem, czy to... Ja mi zszył. Ale daj pożyć Marianie Schreiber ze swoim nowym nosem. Ja nie chcę w ogóle... Chwilę. Nie chcę w ogóle nic zrobić na tej krzywdzie. Daj żyć, daj żyć. Zszył. Ja myślę, że po prostu prędzej może Gosia powinna wstąpić do tej partii. Mam tego dość. Albo Marianna wstąpić do Gosi. Słuchajcie, no nie wiem, no kto co woli, nie? Osobiście. Hej, hejo! Hej! Mam pytanie. Czy serek homogenizowany jest tylko dla osób homoseksualnych? Czy też jest to odpowiednik tych tabletek według Czarnka, po których można zmienić płeć i kupuje się je przed szkołą? A jak się zje taki serek, to zostaje się osobą homoseksualną. Czy są serki heterogenizowane? Pozdrawiam, Ola z Kotami ze Szczecina. PS, pozdrówcie Kotami. Pozdrawiamy Ola, pozdrawiamy Kotami, pozdrawiamy Szczecina i pozdrawiamy Kotami. Tak, no, taka jest prawda i ja w ogóle kiedyś robiłem interwencję dziennikarską, jestem znanym dziennikarzem interwencyjnym z klubu dziennikarskiego. Ja odkryłem to, że to po prostu jest Robert Biedroń, taka a propos Biedronek, siedzi z tym śmiszkiem swoim. Na chacie, ja nawet mam adres, mogę wam później podać. I bo ja tam kiedyś byłem i oni po prostu ładują... Bo oni się tam skusili tymi kotkami. Tak, tak. Mówili, że chodź, będą piękne kotki, zobaczysz sobie. I oni tam ładują w ten serek. Znaczy ten serek ładują do opakowań i później rozsyłają to po całej Polsce. I później na przykład dziecko, takie normalne, zdrowe dziecko, komunista normalny, po spowiedzi, to wszystko. Nie komunista. No po komunii, no to komunista. Okej, okay, dobra. No a po komunii to kim się jest? Świętym. Nie, no komunistą się jest po komunii. No. No, i że normalne dziecko, normalne, wiecie, normalne, bierze to, zjada po prostu taki serek, bo po prostu był w promocji, tak, w Carrefourze. I następnego dnia budzi się i po prostu jest homoseksualistą. Naprawdę. Takie się dzieją przypadki. Przyznam, że ja kiedyś... Zjadłeś. Lubiłem serki. No, no nie, w ogóle mnie to nie dziwi. A jeszcze często one są tak, że się jest przed jakichś czteropakach albo jeszcze więcej i po prostu weźmiesz, no bo się opłaca bardziej. I później masz taką nirwanę, haj po prostu. Homoseksualny haj. Rzeczywiście, ja nigdy nie spotkałem się z serkami heterogenizowanymi, więc ja myślę, że to świadczy wyłącznie o skrajnej dyskryminacji. Tak, heteroseksualistów, tak. No nie wiem, dlaczego się tym nikt nie zajął właściwie. No musimy po prostu założyć ruch heteroseksualistów i walczyć o ich prawa. Kochane. Obejrzałam odcinek W ogóle odpowiada z 29 kwietnia i wróciła trauma z dzieciństwa. W odcinku zasugerowaliście, że kościelisko to może być taki zły i wstrętny kościół. Kiedy byłam mała, zawsze bałam się piosenki Szła dziewczyna do laseczka, bo w refrenie padają słowa: gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją. Mam na imię Ula i zawsze bałam się, że ta ulica z piosenki to jest taka właśnie zła i wstrętna Ula. Powiedzcie proszę, czy tak jest i czy to znaczy, że ta piosenka mnie obraża. A jeśli tak, to czy wiecie, czy mogę dociekać swoich praw za obrażę uczuć niereligijnych. Pozdrawiam nadmorsko całą waszą czwórkę, Ula z Trójmiasta. Pozdrawiamy Ula, pozdrawiamy Trójmiasta, dziękujemy za pytanie. Tak, odpowiedź brzmi tak. Ja też, właśnie też mi się narzuciła jakby odpowiedź tak. Tak, jak dla mnie możesz pozywać śmiało i to musisz po prostu iść do Strasburgera i mu powiedzieć o tym. Albo możesz po prostu pokazać mu ten odcinek W ogóle odpowiada. Po prostu on ci powie później. Tak. Cześć chłopcy! Cześć. Cześć! Mam pytanie, które nie pozwala mi spać. A mianowicie, skoro mamy tulipany, to czy istnieją także tulibaby? Pozdrawiam serdecznie, ściskam mocniutko Małgosia z Ostrowca. Pozdrawiamy Małgosia, pozdrawiamy Ostrowca. Pozdrawiamy. Ty jesteś ekspertką kwiatową, to ty się wypowiedz. Ja nie jestem fanem tulipanów. Dlaczego? Bo one bardzo szybko kończą swój żywot i są takie, wiesz... Ale ładne są, mają ładne kielichy. To prawda. I mają... tyle kolorów. No to prawda, ale za dużo roboty i ja w ogóle nie jestem fanem tych roślin cebulkowych. Tak? Tak, nie. To mi się nie opłaca. Ja chcę, żeby mi to cały rok kwitło, a nie jakiś konkretny sezonek. To ma po prostu głowę do tego. Czyli istnieją tulibaby, czy nie? Chyba nie.
Nie. Chyba nie, ale nie wiem. Bo nie jestem ekspertem, to trzeba by się zapytać w Holandii chyba. To chyba pierwsza rzecz w historii, w której nie jesteśmy ekspertami. Chyba tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Po pierwsze, primo, chciałam wam bardzo podziękować po prostu, że jesteście. Bardzo mi pomogliście przy nawrocie depresji. Bardzo też mi pomaga, że jesteście po prostu sobą i szczególne uciski dla Patryka, który jest taką seniorką jak ja. Uściskam. Pozdrawiamy. Po drugie, primo, ważne pytanie. Czego uczą się drzewka w szkółce dla drzewek? Ile razy mijam takie miejsca, to się zastanawiam, jakie mają lekcje. Kiedy drzewka z niej wychodzą i czemu te miejsca są zawsze zabezpieczone jakimiś łańcuchami? Może to złe miejsca i drzewka próbują uciec? Pomóżcie! Pozdrawiamy serdecznie i hejo, Michalina 28L w nawiasie i piesek Cubi 6L w nawiasie z Poznania. Pozdrawiamy Michalina, Cubi oraz Poznania. Powiem ci szczerze, Michalina, że nie zastanawiałem się nad tym, ale teraz jak zadałaś to pytanie, powiedziałem je, przeczytałem na głos, no to rzeczywiście coś w tym ma to jest. Sens. Tak. Według mnie powinniśmy jakąś akcję zrobić po prostu i odbić te drzewka. Ale szkółka dla drzewek? Tak, są takie rzeczy. Istnieje? Tak. No nie wiedziałeś o tym? Nie. Ale gdzie coś takiego jest? I jak to wygląda? Nie wiem, bo nigdy tam nie byłam w takiej szkole. Nie widziałeś czegoś takiego? Widziałem napisy jakieś, czy coś na jakichś ogrodzeniach, czy coś. I była napisana szkółka dla drzewa. Tak, naprawdę, no Michalina jest świadkinią tego, że też się takie rzeczy dzieją u niej w Poznaniu. I one tam są na... Nie wiemy, co się z nimi dzieje tam w środku. No to może warto by to jakoś odtajnić na przykład, nie? No to jest mega skandal według mnie, że nikt się jeszcze tym nie zainteresował. Dopiero Michalina 28L w nawiasie. No bo wiesz, co chodzi, no bo drzewa nie mają głosu. Głosu, no i dlatego. I oczywiście dlatego wszyscy są tacy obojętni tak, w takiej prawda, sytuacji. Tak jest. No i niestety, tak to jest. No chociaż ciekawi mnie bardzo, o co chodzi, gdzie są ci leśnicy wszyscy. Nie. No bo leśnicy chyba zajmują się... ścinaniem drzew. Aha, no to właśnie, no to tak to działa, no. To było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Oczywiście czekamy dalej na wasze pytania na wogulepoland@gmail.com. Zachęcamy i pozdrawiamy. Pa! Pa, pa! Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.